I chciałem też powiedzieć o jednej rzeczy. Wiecie, każdy człowiek, który narodził się na nowo, każdy ma w sobie namaszczenie, każdy ma Ducha Świętego, który go prowadzi w życiu, tak? W pierwszym liście Jana 2:20 jest powiedziane, wy macie namaszczenie od Świętego, tak? I wiecie wszystko. Oprócz tego namaszczenia jest też namaszczenie do usługiwania. To namaszczenie do usługiwania, ono jest ściśle związane z tym, że Bóg, jeśli masz to namaszczenie do usługiwania, obdarował cię darami, tak? Które są, one są ściśle związane z darami i z urzędem, na który zostałeś powołany, bo powołany zostajesz przez Boga na urząd lub do odpowiedniej służby. Jedno jest pewne, jeśli zostałeś powołany przez Boga do jakiegokolwiek urzędu, to zostałeś też przez Niego wyposażony, czyli zostałeś też namaszczony do tego, żeby to wykonywać. I chciałem przeczytać króciutko z listu do Efezjan, na początek 4:11. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Czyli tak naprawdę On ustanowił, On powołał, tak? Czyli jeśli Bóg powołał cię na ewangelistę, to masz namaszczenie do głoszenia. Bardzo często w parze tym idzie, praktycznie zawsze, tak? Namaszczenie do uzdrawiania. Do uzdrawiania pewnych chorób lub grupy chorób. Jeśli Bóg powołał cię na proroka, to masz namaszczenie proroka. Jeśli Bóg powołał cię nauczyciela, to masz namaszczenie do nauczania, tak? Jeśli powołał cię na pasterza, to masz pasterskie namaszczenie. Jeśli na apostoła, to tak naprawdę łączysz w sobie wszystkie te cztery urzędy, bo twoja służba, charakter tej służby w Królestwie, on wymaga tego, aby łączyć. I wiecie, bardzo często stawiana jest kropka. Chciałbym się przez chwilę tylko skupić na 12 i 13 wersecie tego rozdziału. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. To namaszczenie do usługiwania, ono jest po coś. Ono nie jest dane od tak. Ono nie jest dane po to, żeby ktoś się lepiej poczuł, ten usługujący, albo trzasnął sobie wizytówkę. Jestem ewangelistą, jestem prorokiem. Ono jest tak naprawdę przeznaczone dla innych osób w Kościele, aby przygotować świętych, tak? I tak jak ten fragment mówi, przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Ale po co tak naprawdę o tym mówię, tak? Mówię o tym dlatego, że to namaszczenie do usługiwania, ono jest przede wszystkim, ono nie jest przeznaczone dla usługującego, tylko ono jest przeznaczone poprzez usługującego dla ludzi, które on usługuje. W jakimś stopniu ono też działa dla usługującego, ale nie jest na pewno dla niego na wyłączność i ono jest skierowane do tych innych osób, którymi ten namaszczony człowiek usługuje w tym momencie. To jest to namaszczenie do usługiwania. I chciałem się posłużyć przykładem pewnej osoby. Człowiek nazywał się Stephen Jeffries. Takich osób w historii Kościoła jest bardzo dużo. To był człowiek, który był namaszczony przez Boga do uzdrawiania. Do uzdrawiania artrytyzmu. Tysiące ludzi zostały uzdrowionych z artrytyzmu w czasie jego służby. Jednak w pewnym momencie diabeł zaczął zawijać go pychą. On zaczął stawać się niezależny od Boga. Wypowiedział takie słowa, tak, że świat jest pod moimi stopami. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić człowieka tak pewnego i zjednoczonego, tak pewnego zjednoczenia z Bogiem i tego, że żyje już nie on, ale żyje Chrystus, który wypowiada te słowa w Chrystusie, ale on nie wypowiadał tych słów w Chrystusie. Jego diabeł zawinął pychą. Tysiące ludzi powstało nagle, bo to były manifestacje natychmiastowe, wstawało z artrytyzmu, ale on już był poza Chrystusem, wypowiadając te słowa. Wiecie, jak skończył? Skończył zawinięty przez te same demony, chory, schorowany na artrytyzm. O czym mówię? Dlaczego o tym mówię? Bardzo często jest tak, że jeśli jesteś w takim miejscu, że zastanawiasz się, czy ja muszę żyć świętym życiem, tak? Czy ja muszę żyć? Przecież wczoraj uzdrowiłem dwóch Iksińskich, tak? Przedwczoraj uzdrowiłem trzech. To chcę ci powiedzieć, że to są zasłony, które są na umyśle, że jeśli masz takie myśli, to diabeł już zaczął kontrolować twój umysł. Bardzo ważne jest, jeśli jesteś namaszczony do usługiwania, jakim życiem ty żyjesz, bo to namaszczenie do usługiwania, ono działa dla innych.
Ale ty musisz żyć świętym życiem. Musisz żyć świętym życiem. Wiecie, to bardzo często Artur z Agatą o tym mówią, tak? Służba to nie zabawa. Kiedy wychodzisz do tego, aby służyć, stajesz na pierwszej linii frontu. I teraz weź, wyobraź sobie, że wychodzisz na pierwszą linię frontu, tak? Ale sam zdejmujesz swoją zbroję. Idziesz w pierwszej linii i nie masz żadnej broni, tak? Bo sam się rozbrajasz. Przegrać możesz tylko wtedy, kiedy sam na to pozwolisz, kiedy sam do tego dopuścisz, tak? Kiedy dopuścisz poprzez kompromis, poprzez tkwienie w grzechu. Mieliśmy w tym tygodniu z żoną, wiecie, tak dużo czasu, dzieci mamy na koloniach, trochę sobie randkowaliśmy, ale trochę mieliśmy też dużo takich fajnych rozmów, wiecie, i to, co mówię, jest w ogóle bardzo szerokie, bo rozmawialiśmy sobie, jak w tym tygodniu mieliśmy kontakt oboje z ludźmi z dużych korporacji, gdzie jesteśmy świadomi wszechdobelskiego grzechu, wszechdobelskiej pokusy. I podobnie jesteś ze służbą, jeśli wchodzisz w nowe miejsce, tak? To jest cudownie wejść w nowe miejsce, ale w tym nowym miejscu mogą czekać na ciebie nowe pułapki i nowe pokusy. I jak się przed tym zabezpieczyć? Zabezpieczasz się przed tym w ten sposób, kiedy żyjesz świętym życiem, kiedy masz osobistą relację z Bogiem i kiedy uświęcasz swoją duszę. I kochani, i tym chcę się podzielić, jeśli usługujesz dzisiaj, ale namierzyłeś w swoim życiu grzech, może poprzez manifestację Bożej mocy, Bożego działania, bo On jest dobry, On będzie działał. Uważasz, że to nie problem ten grzech. Jesteś w ogromnym miejscu błędu. Dzisiaj z tego spokutuj. Dzisiaj się odwróć od tego grzechu. Nazwij go najpierw, że jest to grzech, tak? I zacznij dalej zwyciężać. Amen. Amen. Bardzo ważna rzecz. Sercu, mogę Cię prosić, Sebastian?